Niezależnie od tego, czy kierunek psychologia ma charakter praktyczny, jak tutaj w Elblągu, czy też teoretyczno-praktyczny, zawsze dwa pierwsze lata to są lata teoretyczne, gdzie przyszły absolwent psychologii wyposażany jest w wiedzę dotyczącą choćby biologicznych mechanizmów zachowania, osobowości. Natomiast od trzeciego roku zaczyna się coś, co ludzie lubią najbardziej, studenci, czyli dużo, dużo praktyki, począwszy od diagnostyki psychologicznej, poprzez różnego rodzaju pomoc psychologiczną. Studia psychologiczne są bardzo ciekawe, dlatego że poza zajęciami w murach uczelni, studenci zawsze mają bardzo dużo koniecznych praktyk, głównie w tych placówkach, z którymi potem chcą wiązać swoją pracę zawodową. Mogą to być szpitale, mogą to być przychodnie, mogą to być szkoły, mogą być to ośrodki interwencji kryzysowej, areszty śledcze i tak dalej, i tak dalej. Zapotrzebowanie na liczbę wykwalifikowanych psychologów rośnie. Przede wszystkim dlatego, że coraz większa liczba osób przyznaje się do różnych sytuacji kryzysowych i przede wszystkim ludzie już nie boją się korzystać ze specjalistycznej pomocy, nie czują się napiętnowani, jeśli korzystają z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej. Myślę, że jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków. Przede wszystkim dlatego, że psychologowie mają swoje narzędzia, które mogą wykorzystać do pracy z innymi ludźmi, ale też pamiętajmy, że część psychologów nie musi pracować z ludźmi, może pracować tylko naukowo, może pracować na przykład przy różnego rodzaju robieniu sondaży, choćby politycznych. To jest też taki zawód, gdzie taki kierunek, który można wykorzystać, nie chcąc pracować w zawodzie. Myślę, że są dwa takie kierunki, prawo i psychologia, które można wykorzystać pracując również w innych branżach.